dzisiaj jadę na trening wyjątkowo wcześnie, bo mamy 6:50. To nie jest aż taką złą godziną, ale jak się ogląda Chirurgów 11 sezon do godziny 2, to jest w takim razie fatalne połączenie i nagle jest bardzo ciężko wstać. Już drugi miesiąc lecę ciągle trening tyłka. Jestem tym jednakże troszkę znudzona. Natomiast widzę efekty. Przede wszystkim mam znaczną poprawę w stabilizacji i w pracy lewego pośladka, który zazwyczaj był straszną, leniwą, małą dziadówą i po prostu nie chciał nic robić. A teraz mocno skupiamy się na ćwiczeniach jednonóż, żeby trochę go zmusić do pracy i efekty są odczuwalne. No więc spoko. Ale tak ogólnie treningowo to już od paru miesięcy mam taki raczej czas, że oczywiście lubię ćwiczyć, cieszę się tym, że ćwiczę, ale nie mam za bardzo zajawki, żeby tak właśnie napierdalać. Kiedyś miałam tego dużo, dużo więcej, a teraz jednak widzę, że mam po prostu dużo rzeczy, w które się w życiu angażuję i właśnie praca, psy, terapia, też coraz bardziej angażuję się w przyjaźnie, w relacje z ludźmi, z których jeszcze przed terapią tak troszkę uciekałam. No więc dużo tego jest i nie starcza mi już, tak wiecie, pary, żeby właśnie się tak angażować i napierdalać na tych treningach. Mocno widać, że kiedyś to moje zaangażowanie w trening wynikało też z tych wszystkich frustracji, które w tych treningach wyrzucałam, a teraz jestem dużo mniej sfrustrowana, no i też ciężej mi znaleźć właśnie taki ogień. Parę miesięcy właśnie przyglądam się tej zmianie mojego podejścia i z jednej strony się bardzo cieszę, a z drugiej sobie też szukam takiego właśnie nowej stałej motywacji. Już nie chcę ćwiczyć, bo jestem sfrustrowana, tylko chcę ćwiczyć dlatego, że to robię dla siebie, aby siebie zadbać, aby się też dobrze ze sobą czuć psychicznie, fizycznie. No i tak się trochę przestawiam. Normalnie skończyłam ten dzisiejszy spacer wzruszona. Koko po prostu się tak wyluzowała i nawet parę razy szła obok tej zebry z 2 metry, metr. Jeszcze się nie obwąchały, bo jeszcze nie miała na to odwagi, ale już widać było, że spacer z drugim psem, innym niż Mango, realnie sprawia jej przyjemność. Więc ja normalnie szłam na spacerze i musiałam się powstrzymać od płaczu, bo byłam z niej tak dumna. Kupiłam cię na ryneczku 1,5 kg moreli. Dlatego, że chciałabym zrobić taki jeden większy morelowy dżemik, bo ostatnio mam grubą fazę na morele. Dodaję do wszystkiego, no i wiecie, za każdym razem muszę sobie ten dżemik zrobić osobno od początku. No i stwierdziłam, że w zasadzie czemu ja tak żyję? Jak mogłabym sobie kupić, zrobić, spakować i mieć? Geniusz, co nie? Pomimo upałów główka pracuje. A tak naprawdę w ogóle nie pracuje, jest ze mną bardzo źle. Ten dżemik to jest po prostu szczyt mojej pomysłowości obecnie. Pewnie przez najbliższych parę upalnych dni nie będę w stanie wymyślić nic lepszego niż to. Brawo. No więc teraz się pojawia pytanie. Jak zrobić taki dżemik? Zaczynamy od porządnego wyszorowania moreli. No i teraz zaczynamy odpestkowywanie. Bardzo ważny proces, gdyż pestka w zębach miła nie jest. Zdecydowanie będzie nam potrzebny większy garnek. Dżem posłodzę erytrytolem. Na 1,5 kg dodaję 4 łyżki. A dla zagęszczenia dodam taką porządną łyżkę skrobi ziemniaczanej. Do tego dodam trochę wody, żeby przyspieszyła ten proces gotowania się. Jadę właśnie na paznokcie do mojej Oli, która podobno kupiła jakiś przepiękny zielono-oliwkowy lakier specjalnie dla mnie. No więc dzisiaj będziemy testować.
Piękny jest ten kolor. I love it. Wzięłam piesy na działeczkę i przyjechałam tutaj po prostu trochę posiedzieć, popracować. Wiecie, jakby potrzebuję się dzisiaj wyrwać z chaty, jakoś tak zmienić otoczenie. Więc wzięłam tablet i będę ogarniać maile, księgowość, same jakieś takie rzeczy, które nie potrzebują kompa. Mi się w ogóle wydaje, że psy już wiedzą, że ta działka jest nasza. I zawsze jak tutaj wchodzą, to się zaczyna taka zabawa, takie rozluźnienie. Mega się cieszę. No, mam nadzieję, że będzie im tutaj dobrze, no bo w dużej mierze wyprowadzamy się poza miasto też dla nich, żeby właśnie one miały piękne życie. Zbliża się Międzynarodowy Dzień Psa, no i z tej okazji dostałam od psiego bufetu mocniejszy kot zniżkowy na minus 40%, więc jak macie ochotę spróbować, czy wasz pies polubi, czy nie, no to zapraszam. Ogólnie psi bufet to jest po prostu subskrypcja świeżego jedzenia, która przychodzi do was w takiej większej paczce raz na dwa tygodnie. Wy sobie to przechowujecie w lodówce albo zamrażarce, no i wasz pies ma właśnie jedzenie, które jest mokre, świeże, składające się z mięsa i warzyw. Nasze piesy jedzą wołowinę, a na przykład piesa mojej babci jej jagnięcinę, więc od naszej rodziny polecamy wam te dwa smaki, ale do wyboru jest jeszcze kurczak i indyk i w zasadzie wydaje mi się, że najfajniej po prostu zamówić sobie na te pierwsze dwa tygodnie wszystkie smaki, żeby zobaczyć, czym piesek się najbardziej zajara, no bo wiadomo, to jemu ma smakować. No i co najważniejsze, plan żywieniowy możecie sobie dostosować idealnie pod każdego psa. My na przykład przez to, że mamy młode psy i dużo z nimi trenujemy, to zostawiliśmy sobie trochę niższą kaloryczność, żeby właśnie mieć miejsce na smaczki na spacerach i na treningach. No więc pełna elastyczność, no i oczywiście subskrypcję można w każdej chwili anulować, jeżeli coś tam wam nie podejdzie, dosłownie jednym kliknięciem. Więc naprawdę grube polecanko, no i jak co to podrzucam kod. Dzisiaj zrobiłam pomidorowe żółte curry. Jest lato, upały, a mi właśnie znowu wróciła faza na takie rozgrzewające przepisy. No i to curry zrobiłam w takim pomidorowo-śmietankowym sosie, ponieważ nie miałam już mleczka kokosowego, ale nawet ze śmietanką wyszło po prostu zarąbiste, gęste, kremowe, pikantne. A no i dodałam tu jeszcze całkiem sporo masła orzechowego, więc ten smak jest pomidorowo-śmietankowo-orzechowy. Natomiast zarąbiście pasuje. Panie Derek, panie Dareczku. Widzę co robi. Będzie wpadnie zabawka do wody, żeby ją całkiem wyciągnąć, nie? No co? Dzisiaj się ogólnie źle czuję, jakoś tak, jakbym się miała rozchorować, trochę mnie ucho boli, trochę gardło, jakoś mnie dziwnie w brzuchu kręci, ale stwierdziłam, że i tak pójdę na trening, bo czasami jak jestem właśnie tak trochę na skraju choroby, to trening pomaga mi się jakby wybić i potem nie choruję, no więc zobaczymy.
Na śniadanie zrobiłam dosyć pikantną szakszukę z dużą ilością marchwi i bakłażana. Gęsta, aromatyczna, bardzo rozgrzewająca. I rzeczywiście jakoś po tym treningu czuję się lepiej. Jak przyjechałam teraz do domu, wzięłam prysznic, to tak czuję, że moje ciało jakby się rozkręciło, więc jest nadzieja, że stanę na nogi. No bo kurczę, strasznie głupie tak chorować w takie perfekcyjne lato, 29 stopni, a ja tu wiecie, czuję, że się rozkładam. No jakby, na co to komu? No tak. Oj ty, ale ty jesteś wielka. No. Ja jestem też wielka mama. Well, zbieram się właśnie na spotkanie z moją kumpelą, więc trochę się podmaluję. No i tutaj, jak widzicie, towarzyszy mi widownia. Kokos zawsze przychodzi sępić razem z mango. Tylko, że ona niestety nie lubi warzyw i owoców. Poza brokułem. Więc jak dam jej jabłko, albo malinę, albo truskawkę, to po prostu wypluwa to na dywan. Najczęściej jeszcze to tak łapą w gniecie w dywan, żebym, prawda, miała co czyścić. Ewentualnie czasem w kanapę. No więc, well. Mwah. Jabłko damy tylko mango. Proszę bardzo. Nie zawiedź mnie. Okej. Okay. Chcesz jeszcze raz spróbować? No widzisz, tak to właśnie jest. Proszę bardzo, mangus. No i to by było, moi drodzy, na tyle. Na więcej dzisiaj nie mam ochoty. Dzisiejsza stylówka to taka sukienka z Zary, klapki Ryłko, torebka też Ryłko i oksy zamiast makijażu. Chodzi na to, że rzeczywiście się rozchorowałam. Dlatego dzisiaj już odwołałam trening i po prostu sobie siedzę spokojnie w domu, przygotowuję vloga. Michu robi wszystkie spacery z psami. A ja po prostu staram się dojść do zdrowia z powrotem. No mój kebab bowl. O kurczę. Ogórki w jogurcie i koperku. Pomidory. Kurczek. Ostatnio jak miałam chore oko, to cały czas oglądałam chirurgów i rzeczywiście wyzdrowiałam. Więc teraz leczę już tylko w każdej wolnej chwili. Wjeżdża odcineczek. Tak jeszcze profilaktycznie aspirynka, chociaż ja nie wiem, czy to coś daje. No ale właśnie wydaje mi się, że ci chirurdzy to mają na mnie dobry wpływ. Bo już na przykład rozważałam, czy nie potrzebuję jakiejś tomografii mózgu. Również rozważałam, czy nie mam raka krtani, więc dzięki nim zaliczam dzisiaj w ciągu dnia taki gruby trip po samodiagnozowaniu swoich potencjalnych problemów, co ogólnie no, nie służy mojej psychice. A co do dzisiejszego gotowania, to robię taki makaron chow mein, który ugotuję i do tego zrobię szybki stir fry z warzywami, jajkiem. No i dosłownie, nie wiem, to będzie w 10 minut gotowe. Do tego sos sojowy, taki super basic.
wielka micha makaronu. Zrobiłam to tak dosyć mocno na ostro, no bo nie czuję prawie smaku, więc stwierdziłam, że przynajmniej coś poczuję. Warzywa chrupią, czuję słone, czuję ostre, jest całkiem okej. Dzisiaj na Insta mówiłam o tym, że jestem chora, więc od razu dostałam trochę pytań o to, jakie mam podejście do jedzenia podczas choroby, gdy nie ćwiczę. No i cały czas leżę, no i szczerze mówiąc, ja nie zmniejszam sobie ilości jedzenia, jem tyle, ile jem, jak ćwiczę, bo jakby uważam, że fajnie jest jeść dużo, no i organizm potrzebuje tej energii do po prostu zdrowienia. Dodatkowo też jakby nie mam żadnych jazd, ani nie martwię się tym, że nie ćwiczę, no bo przez tydzień, dwa, trzy przestoju nie stracę efektów, na które wiecie, pracuję już trzeci rok. Ja wiem jakby, że to pewnie dla większości z Was wydaje się w ogóle dziwny temat, żeby to poruszać, ale każdy, kto miał jakąś tam przeszłość z zaburzeniami odżywiania, no niestety żyje z takimi rozkminami. I podczas choroby często, zamiast martwić się naszym stanem zdrowia, my się martwimy, czy przytyjemy. No ale to trzeba sobie właśnie tak racjonalnie, rozsądnie tłumaczyć, że to tak nie działa. I trzeba się przede wszystkim skupić na zdrowieniu. I wszystko będzie dobrze.